Cześć Mateusz. Cześć. Cześć. Mamy dziś dla Was coś fantastycznego. Pokażemy, w jaki sposób za pomocą prostej i darmowej aplikacji iMovie stworzyć niesamowity film. A zrobimy to za pomocą zwiastunów. Mateusz, czym Ci się kojarzą zwiastuny? Z filmami lub z krótkimi jakimiś urywkami? Dokładnie tak. I nasze zwiastuny nie są niczym innym. Są to króciutkie filmiki, średnio około minuty, które są gotowe do tego, by stworzyć coś swojego. Zaczynamy? OK. Odpalamy iMovie. Pierwsze, co robimy, wybieramy zwiastuny. Gdy odpalisz zwiastuny, znajdziesz tam bardzo dużo gotowych presetów. Przejrzysz je? Każdy z nich zawiera gotową muzykę, odpowiednio dobraną, gotowe przejścia oraz przykłady napisów, jak i scen. Co wybrałeś? Romans. Romans? OK, sprawdźmy, co się w nim kryje. Trochę romantycznej muzyczki. Będzie łzawo. OK, ja wybrałem opowieść. To mój ulubiony typ zwiastunu. Tak jak mówiłem, gotowa muzyka, gotowe przejścia, nawet propozycja opisów. I trwa tylko minutę 34 sekundy. OK, przejdźmy do jego edycji. Klikamy utwórz i pojawia nam się konspekt. Teusz, w konspekcie co znajdziesz? Tytuł, obsadę, studio i napisy końcowe. Dokładnie tak. W bardzo prosty sposób dodajemy takie informacje, jak właśnie tytuł, czy to, kto jest reżyserem lub kto napisał scenariusz. W ten sposób film wygląda profesjonalnie i zawiera zarówno odpowiednie intro, jak i napisy końcowe. Mateusz, jak nazwiesz swój własny film? Pod lipcowym wiatrakiem. Wiatrakiem? OK. Dobrze, mamy to. Teraz przechodzimy do scenorysu. Jest to druga zakładka. W scenorysie znajdują się różnego rodzaju kadry, które umożliwiają nam szybkie wrzucenie naszych wcześniejszych nagrań. Jak to zrobić? Wystarczy uderzyć w wybrany kadr. Mateusz, możesz? OK. I po lewej stronie pojawia się biblioteka mediów, w której znajdują się zarówno filmy, jak i zdjęcia. Oraz jest też zakładka aparat, dzięki czemu za pomocą wbudowanego aparatu możecie nagrać już przygotowany, znaczy nagrać filmik, który przygotujecie. OK. Uderzamy w wybrany film. Teraz, Mateusz, pojawiła Ci się taka żółta klamra. Ta żółta klamra powoduje to, że możesz wybrać kadr, który chcesz dodać do pierwszej sceny. Wśród scen, które są zaproponowane, znajdziecie takie kadry jak plan szeroki, plan średni, krajobraz, czy na przykład dwie postaci. W ten sposób od razu wiadomo, co się powinno pojawić w tym filmie, żeby wyglądał efektownie. Dodajmy. OK, dodajmy kilka kadrów. Tak, żeby mieć gotowy materiał. To się dzieje w bardzo szybki sposób. Nie musimy się długo zastanawiać. Wystarczy, że spojrzymy na ikonografię. I co jeszcze tu mamy takiego, Mateusz? Mamy napisy. Napisy, które pojawiają się w przejściach między poszczególnymi kadrami. I też bardzo łatwo je zmienić. Wystarczy tylko tapnąć w dany napis i pojawia nam się klawiatura. Zmienimy jakiś któryś z napisów. Są one już gotowe, podzielone na sekcje. Mateusz, jak z twoją opowieścią o wiatrakach? Dobrze. OK, Mateusz, film już gotowy. Co teraz robimy? Klikamy gotowe. I? Nasz film już jest gotowy do opublikowania lub obejrzenia. I co robimy? Publikujemy na, oczywiście na YouTubie. Tak? OK. Co z takiego zrobiliśmy? W kilka minut stworzyliśmy fantastyczny film, który jest od razu gotowy do publikacji na YouTubie, czy po prostu do wysłania znajomym mailem. To jest pierwszy nasz odcinek z serii. W następnym pokażemy, w jaki sposób montować filmy, w jaki sposób używać green screena, co zrobić z kolorem w filmie, co zrobić z dźwiękiem oraz jak nagrać krótki i fajny filmik promocyjny do naszego filmu. Dzięki. Dzięki, Mateusz. Dziękuję.